Cześć kochani, witam Was w drugiej części Denka Kosmetycznego. W tym filmie porozmawiamy sobie o produktach, które udało mi się zużyć w ostatnich miesiącach, ale jeżeli chodzi o kolorówkę, o makijaż, zapytałam Was w poprzednim filmie, czy chcecie, żeby w międzyczasie pojawił się jakiś inny film, czy macie coś przeciwko temu, jeżeli druga część Denka Kosmetycznego właśnie z makijażem pojawi się zaraz po tej o pielęgnacji, w tym filmie z denkiem pielęgnacyjnym. I napisałyście, że nie macie nic przeciwko, że może się pojawić od razu część makijażowa, więc dzisiaj właśnie o takiej tematyce będzie film. Tego makijażu będzie sporo, a to dlatego, że ja takich filmów po prostu nie nagrywam często na moim kanale. Oczywiście kolorówki nie zużywam bardzo szybko, ponieważ dość regularnie testuję też nowe produkty, więc stosunkowo te produkty zużywają się, wiadomo, dłużej, wystarczają też na dłuższą ilość czasu. No ale tak jak mówię, takie filmy nie pojawiają się często na moim kanale i udało mi się zebrać tutaj małą gromadkę, więc zaczynamy. Zacznę od kosmetyku, który pojawił się w ulubieńcach roku. Jest to Clinique Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup. Produkt doskonały, jeżeli macie skórę problematyczną, trądzikową, skłonną do pojawiania się niedoskonałości, ponieważ jest to produkt z kwasem salicylowym. Podkład z kwasem salicylowym, więc jednocześnie mając na sobie makijaż, też robicie coś dobrego dla swojej skóry. Kwas salicylowy jest świetny właśnie na niedoskonałości i zaskórniki. Jest to też bardzo wyjątkowy podkład pod tym względem, że on naprawdę bardzo dobrze kryje to, co ma zakryć, daje takie krycie średnie do pełnego, natomiast nie wiem w jaki sposób, ale on jest na twarzy naprawdę niewidoczny. Oczywiście jak macie skórę problematyczną i struktura skóry jest nierówna, no to wiadomo, tego nie da się makijażem przykryć i ta struktura skóry będzie widoczna, natomiast każde zaczerwienienie, każda niedoskonałość moim zdaniem zostanie przykryta tym produktem, zwłaszcza, że on jest bardzo plastyczny i bardzo łatwo można sobie budować to krycie na twarzy, nakładać dodatkowe kolejne warstwy w miejscach, które tego potrzebują. Naprawdę doskonały produkt i ja lubię polecać ten podkład właśnie osobom, które mają trądzik bądź jakieś tam niedoskonałości i walczą z tym, ale nie chcą pokazywać się światu właśnie z tymi wypryskami, chcą nosić makijaż, to jest dla nich doskonały produkt, ponieważ skóra nie będzie dodatkowo się zapychała, nie będą pojawiać się dodatkowe niedoskonałości spowodowane właśnie noszeniem makijażu i dodatkowo ten kwas salicylowy, który dodatkowo będzie wspomagał to leczenie. Drugim produktem, jeżeli chodzi o twarz, jest to Smashbox Camera Ready CC Cream SPF 30, czyli krem koloryzujący, krem CC z marki Smashbox. Ja powiem Wam szczerze, używałam go już jakiś czas temu, on już dość długo leży jako produkt zużyty w moich zbiorach, ale pamiętam, że on był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Świetnie utrzymywał się na twarzy i jest to ten rodzaj CC kremu, który nie jest błyszczący, tylko raczej zastyga do takiego matu, półmatu. Przez to też jest bardzo trwały właśnie na naszej skórze. Dodatkowo SPF 30, fajna ochrona przeciwsłoneczna. Jest to też produkt, który ma wspomagać walkę z przebarwieniami na naszej skórze. Pod tym względem ciężko mi powiedzieć, czy się sprawdził, ponieważ ja używam do tego sera, produkty pielęgnacyjne. Natomiast jako taki produkt wygładzający, średnio kryjący i przy tym zostawiający matowe wykończenie, jeżeli coś takiego szukacie na przykład na lato, bo macie skórę tłustą i wolicie, jeżeli ta skóra się nie błyszczy, to zdecydowanie mogę Wam go polecić. Na pewno pamiętacie, jak wiele lat temu było istne szaleństwo na korektory marki Collection Lasting Perfection i ja temu szaleństwu też uległam. Tutaj mam dwa zużyte korektory w odcieniu 1 Fair i tak jak wtedy bardzo dobrze mi się sprawdzały, ponieważ jest to korektor naprawdę dobrze kryjący i dobrze utrzymujący się na skórze, tak w tym momencie one już dla mnie są za ciężkie. Być może na przykład na twarzy, jeżeli chodzi o wypryski, zaczerwienienia, tam sprawdziłyby się w porządku, natomiast pod oczy jest to korektor, który u mnie już totalnie się nie sprawdza. Nie wiem, czy jest to spowodowane wiekiem, czy tym, że po prostu moje preferencje co do makijażu się na pewno w przeciągu tych kilku lat zmieniły. Wolę makijaż lżejszy, delikatniejszy, konsystencje dużo bardziej nawilżające i kremowe. I ten produkt po prostu już dla mnie, zwłaszcza pod oczy, jest za suchy i za ciężki, więc nie mam zamiaru do niego wracać, zwłaszcza, że teraz w swoich zasobach mam korektory, które dużo lepiej mi się sprawdzają. Jeszcze jeden korektor, tym razem Benefit Boeing. I ten korektor
jest to naprawdę produkt, do którego ja regularnie wracałam przez wiele, wiele, wiele lat. Natomiast nie musiałam do niego wracać bardzo często, ponieważ on jest niesamowicie wydajny. Tutaj, jak widzicie, jeszcze mi go trochę zostało, ale pozbywam się go, dlatego że jest to produkt bardzo stary. On już wiele, wiele lat temu, no może nie wiele lat temu, ale sporo czasu temu zmienił swoje opakowanie i nawet teraz już tak nie wygląda, a ja go cały czas mam i cały czas go używałam i przyszedł taki moment, że pomyślałam, nie, dobra, stop, już nie mogę go używać, zwłaszcza, że jest to konsystencja kremowa, im bardziej kremowa, płynna konsystencja, tym jest to lepsze siedlisko dla bakterii, więc postanowiłam przestać go używać. Natomiast wcale nie oznacza to, że do niego nie wrócę, ponieważ jest to fantastyczny, kremowy, świetnie utrzymujący się na twarzy, jak i pod oczami, jeżeli potrzebujecie dużego krycia, korektor. To, za co go też lubię, to to, że jest właśnie niesamowicie wydajny i też odrobina wystarczy, żeby zakryć na przykład niedoskonałości na twarzy, bo do tego ja głównie go używałam. Tak jak mówiłam, ja go mam w odcieniu 01, miałam go w odcieniu 01 i jest naprawdę jeden z lepszych korektorów w takim kremie dostępnych w perfumeriach, pomimo tego, że on jest już takim produktem kultowym, od wielu lat dostępnym w marce Benefit, to wciąż uważam, że jest jednym z lepszych. Kolejny produkt, który mam już bardzo długo w swojej kolekcji, który uwielbiam i który nie jestem w stanie zużyć do końca, ponieważ on ma już spokojnie z 4-5 lat, myślę, że bez problemu. Jest to Make Up For Ever Pro Bronze Fusion, czyli bronzer w pudrze. Przepiękny bronzer w delikatnie ciepłym odcieniu, natomiast w ogóle nie pomarańczowym. Jest to bardzo wyjątkowa konsystencja produktu, ponieważ to jest wspaniały bronzer dla osób początkujących, bądź dla tych, które boją się bronzera, bądź nie lubią, jak ten efekt brązowienia na twarzy jest bardzo intensywny. On ma konsystencję taką półsatynową, niesamowicie miękką, delikatnie nawet powiedziałabym, że żelową, przez to przepięknie rozkłada się na twarzy. Nie ma żadnego problemu z jego rozcieraniem, blendowaniem, zawsze wygląda niesamowicie naturalnie i dodatkowo ma delikatne, delikatne drobinki, które na twarzy nie wyglądają jak brokat, tylko delikatnie odbijają światło, powodują, że skóra ładnie pracuje. Naprawdę wygląda przepięknie. Tutaj wydaje się, że jego mam jeszcze bardzo dużo, natomiast tutaj te brązowe części już są naprawdę takie prześwitujące. Tutaj denko jest wyraźnie, wyraźnie widoczne. Delikatnie został produkt jeszcze na brzegach, natomiast daję go już do denka, ponieważ nie chcę go używać z tego względu, że jest po prostu już stary, ale jest fantastyczny i naprawdę jeden z fajniejszych bronzerów, który miałam okazję używać. Bardzo, bardzo polecam. Produkt, który kiedyś udało mi się dorwać w TK Maxie, jak jeszcze mieszkałam w Polsce, jest to Il Maska Brow Build w odcieniu Flow, czyli taki żel koloryzujący do brwi, bardzo fajnie zagęszczający. On ma delikatnie ciepły kolor, ale nie aż tak ciepły, że wygląda na brwiach pomarańczowo. Do mnie na przykład super pasował. I on ma też fantastyczną szczoteczkę, nie za dużą, nie za małą i zawiera w sobie też delikatne włókna, czyli jest to taki żel zagęszczający brwi. Te włókienka są tutaj mocno widoczne, jak przyjrzycie się tej szczoteczce z bliska. No ale właśnie to powoduje, że brwi są grubsze, tych włosków wydaje się więcej i był to fantastyczny produkt. Wystarczył mi na wiele, wiele miesięcy. Bardzo lubiłam po niego sięgać, zwłaszcza jako taki produkt do makijażu make-up, no make-up, żeby tylko przejechać brwi. I koniec. Il Maska nie jest dostępna ani w Polsce, ani w Malezji. Są to profesjonalne kosmetyki do makijażu. Fantastyczne, ale cieszę się, że chociaż miałam okazję dorwać ten produkt w TK Maxie i myślę, że gdybym na niego natknęła się ponownie, to kupiłabym go również jeszcze raz. W ogóle uwielbiam TK Max, jeżeli chodzi o właśnie takie wyszukiwanie perełek kosmetycznych, ale też nie tylko, właśnie z marek, które są dla nas normalnie niedostępne. To jest jedno z moich ulubionych hobby. Jakie to już smutne. Bardzo fajna, tania maskara, jest to Eveline Volumix Fiber Blast i muszę tutaj od razu zaznaczyć, że tak samo polecam tą w złotym opakowaniu, jak i w tym różowym, takie różowe złoto. Są to naprawdę wspaniałe maskary, wydłużające, pogrubiające, za kilka złotych z drogerii. Fajna polska marka, myślę, że tutaj naprawdę szczerze można polecać te maskary. Przyjemne szczoteczki.
maskary nie osypują się w jakiś taki sposób, żeby to była jakaś tragedia, nie rozmazują się na moich tłustych powiekach, co jest dla mnie bardzo istotne. Ani jedna, ani druga nie dawała na moich rzęsach efekt wow, efekt sztucznych rzęs, tutaj nie będę Was okłamywać, natomiast wciąż uważam, że to są maskary bardzo dobre, bardzo czarne, przepięknie rozdzielają rzęsy i naprawdę nie miałam z nimi żadnych problemów i spokojnie jako taką maskarę na co dzień mogę je polecić. Produkt, od którego zaczęło się moje uwielbienie pisaków do brwi, jest to MAC Penultimate Brow Marker. W tym momencie on już jest niedostępny. MAC teraz wprowadził takie pisaki do brwi pod inną nazwą, w większej ilości odcieni, ponieważ jak ten produkt był dostępny, to on występował tylko w jednym uniwersalnym kolorze. Natomiast on mi się świetnie sprawdzał i jak jeszcze pracowałam dla Maca, to bardzo często lubiłam malować nim swoje klientki i to był tak fantastyczny odcień, że naprawdę sprawdzał się przy wielu odcieniach karnacji, przy wielu odcieniach brwi, włosów, naprawdę pasował wielu osobom i on był w formie takiego cienkiego pisaka i dzięki temu naprawdę dało się brew przepięknie uzupełnić, wypełnić, rysując włosek po włosku. I taka brew narysowana pisakiem naprawdę imituje nasze naturalne włoski. Nie ma tego efektu pudrowości czy takiej widocznej kredki na brwi. To jest zupełnie niewidoczne, zwłaszcza jak potem przejdziecie brew szczoteczką. Super naturalnie to wygląda. Naprawdę fantastyczny produkt. Ja nie miałam okazji jeszcze przetestować tych nowych wersji, ale patrząc po tym, jak ten był rewelacyjny, to nie spodziewam się niczego gorszego. Myślę, że są tak samo dobre, ale no nie wiem, nie próbowałam. Jeżeli ktoś z Was już miał okazję testować te nowe pisaki z Maca, to koniecznie dajcie mi znać, czy są dobre. I ostatnią rzeczą będzie eyeliner z Essence. Eyeliner dosłownie za kilka złotych i jest to Super Fine Eyeliner Pen w wersji wodoodpornej. Ja przyznam Wam się szczerze, że nie jestem osobą, która sięga po eyeliner bardzo często. Z tego powodu, że mam opadającą powiekę, oczy też głęboko osadzone, przez co to miejsce na mojej powiece, ta ruchoma powieka nie jest aż tak widoczna i tego miejsca jest bardzo mało. I dodatkowo jak ja zamknę sobie oko jeszcze kreską, no to właśnie to oko wydaje się takie małe, zamknięte. Nie sprzyja mojej budowie oka. Poza tym po prostu nie podoba mi się na mnie taki efekt. Ale wiadomo, od czasu do czasu kreski rysuję i kiedyś, nie pamiętam już na jakim kanale, któraś dziewczyna polecała ten eyeliner i zdecydowałam się go kupić z tego względu, że właśnie nie potrzebuję drugiego eyelinera, nie chcę drugiego eyelinera, ponieważ nie jest to kosmetyk, który używam często. I muszę Wam powiedzieć, że był on fajny pod tym względem, że naprawdę się nie rozmazywał, był to produkt wodoodporny, natomiast nie sprawdził mi się, ponieważ on bardzo szybko wysychał. I to nie pod tym względem, że po kilku miesiącach już produktu nie było i był do wyrzucenia, tylko wysychał w taki sposób, że nabierał bardzo mało produktu. Ja nie byłam w stanie narysować jednej gładkiej linii, ponieważ w połowie długości już tam nie było atramentu, nie było tego tuszu. Przez co nie dało się wykonać gładkiej aplikacji. To jest dla mnie ogromny minus, bo przez to produkt nie jest absolutnie precyzyjny, więc nie polecam, chociaż nie wiem, czy nie miałam może jakiegoś flernego opakowania. Być może ktoś go wcześniej już otworzył w drogerii, jak to czasem bywa. Nie wiem, ponieważ miałam tylko jedną sztukę i po tej jednej sztuce nie polecam. I dość szybko przelecieliśmy przez te wszystkie produkty. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Koniecznie dajcie mi znać, co Wam udało się zużyć, jeżeli chodzi o kolorówkę, o makijaż w ostatnich miesiącach. Tak jak mówiłam na początku, no makijaż jest to kategoria, która wiadomo zużywa się dużo, dużo wolniej. Ale przez to, że takie filmy nie pojawiają się często u mnie, to trochę produktów udało mi się uzbierać. I właśnie myślę, że co kilka miesięcy będę do takiego filmu wracać. Co kilka miesięcy, bądź wtedy, gdy po prostu uzbiera mi się wystarczająca ilość kosmetyków na film. Koniecznie dajcie mi znać, jakie filmy chciałbyście zobaczyć na moim kanale. Zapraszam Was też również na mój Instagram, gdzie często na Insta Stories robię różne pogadanki kosmetyczne o pielęgnacji i nie tylko, o Malezji. Tam jest mnie znacznie więcej niż tutaj na YouTubie. I co? Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa!